Cześć, z tej strony Demo i jest ze mną Bartosz, witam. I witamy w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Magicka 2. Rozpoczynamy drugi rozdział, no i to jest ten ekran, gdzie sobie skończyliśmy ostatnio, także myślę, że możemy już pójść tam. Ja nie mam przycisku. Kontynuuj, ja mam, bo ja jestem hostem, dlatego ty masz władzę tutaj. Kontynuujmy. Tak, beze mnie tu się nic nie dzieje. Ze mną właściwie też. Okej. Okay. Jakaś plażuchna. O, Vlad, posłuchajmy go. Okej. Okay. Or sextelum titrsin. O, spoko. Jem bukspratr de plasks vimare, je uplistig de ichki sticki luki de propepa. Finder nostria, et asker jem despre propepe barn. Jevel du... ma jeng. Ciekawe co? Tak, no, bardzo ciekawe. Nie wydaje ci się, że trochę z tym Wróżbitą Maciejem przesadzili? Kurczę, ja na jego miejscu bym tutaj jakieś prawa autorskie sobie, wiesz, zastrzegł do tej nazwy. Lech tego nie zrobił, nie? No. A co, to nie może być kilku takich Wróżbitów, co się Macie nazywają? No, dokładnie, dokładnie. Widzisz, że tutaj wybrałeś... Tam nie można gdzieś przejść jeszcze. Tędy? No. Dobra, to może ty rób ściechę. Nie, ja to będę już widzę, że kamera się nie przesuwa. Jezu. Wracamy. Żyjesz? O. Żyję. Super. Będę okay. Tak szedł za tobą. Co się dzieje z tym kolesiem? Czy on umiera? Nie, zakopał się chyba w piachu. Gin. O Jezu! Co? Om nom nom, co to jest? A ja chciałem ich zamrozić na tych ogniem. Słuchaj, a weź, mam pomysł, buchnij wodą, a ja buchnę ogniem. Zobaczymy, czy powstanie para. Aha. Nie? Spoko. Nic takiego się nie stanie. Chodziło mi bardziej o taki podmuch. Aha. Nie, no, dobra, to czekaj, to już robię. No. No, niestety nie. Chyba nie bardzo. Ale przeliczyłem się. Dziwne, że wygląda na to, że tutaj chyba można... Które były w poprzedniej części. A to tego chyba nie było w poprzedniej części. Para? Para była woda plus ogień. No i jest. Ha, dobra. Ale chodziło mi połączenie naszych mocy, nie? Mhm. Patrz, tutaj dobra, chyba nie można za bardzo wchodzić, nie? Co to jest? Czekaj. Oj. Ja to zaraz ogarnę. Jezu, okay. Jezu, umrę. Można wchodzić, co mówisz? Co widzisz? Zobacz, wejdź, zobacz, nic nie grozi ci. No, poczekajmy aż ci tarcza zejdzie. Nie, lepiej nie czekajmy na to. Tak. Okej, okay, zobaczmy co będzie dalej. Mamy nadzieję, że będzie więcej jakiś znajdziek tutaj, jakiś ścieżek. Tak, tak, i to takich oczywistych najlepiej. Tak, bo... O, na przykład, tutaj coś było, nie? Takiego na przykład. No fajnie by było. O, patrz, jest chyba, bo jakaś muzyczka taka była. Ej, coś mnie zaatakowało. Ej, może podejdę do ciebie bliżej. Pewnie ciężko ci atakować. To mi się wydaje, że teraz już się po prostu nie ładuje tego kamienia, jak się rzuca. No jak się nie ładuje? Im bardziej naładujesz, tym dalej poleci. Ale nie ma takiego dźwięku, nie? Jak wtedy tam się tak działo, że taki... Tak, tak, tak. Podmuch był. Czekaj. Ciekawe, czemu tego nie ma. O, mamy rozwidlenie jakieś w końcu. Nie, jest, zobacz. Za krótko ładowałeś. Cześć, stanę za tobą, bo się boję. Widzisz? No. I teraz jest... I strzel teraz. No właśnie. No, sam powiedziałeś. No, nic nie mówię. Mówiłem, żebyś strzelił, ale nie powiedziałem, w którym kierunku.
czyli ci wybaczę. No, losowo tak zrobiłem, wiesz. Tak, ale akurat... ogólnie, ja sobie zauważ, wziąłem ten najmniejszy kamyczek, nie? Naładuję go teraz na maksa i zobacz, jaki karabin normalnie. Widziałeś go w ogóle? Nie. No właśnie. Strzelę tutaj w ten głaz, zobacz. Strzel we mnie. Nie, nie, teraz przeżyjesz. Patrz. Widziałeś? Wow. No, przez... Masakra. A taki najsłabszy? Czekaj, a jakie to będą obrażenia? Weź włącz zbroję sobie. Czekaj. Proszę. Wow. Zdjęło mi całą, tak? A to wziąłeś najmniejszy kamyk? Tak, jeden tylko. Czekaj, wezmę podwójny. Ciekawe, czy dostrzelę tam w ogóle do ciebie. Ej, coś tu nie gra. Coś mi nie pasuje. Czekaj, dobra, chodźmy dalej. Co? Ej. Tak. O, dobrze idziemy. Wow. Już właśnie chciałem powiedzieć, że... Nie, walczą między sobą. Dobra. Uważaj. Wow. Oj, kraba leczy. Jezu, dalej leczy kraba. Co już się ze mną dzieje? Dobra. Dobra, już sobie powoli zaczynam przypominać, jak się tutaj w ogóle grało w tą grę. Jakieś muszla. Dźwięki oceanu, trademark, część pierwsza. Wow! Co to było? Skąpałeś się? Tak. Czyli co robi w ogóle ten duszek? Co robi ten duszek? On coś przed chwilą powiedział chyba, ale nic nie zrobił. Miałem się zemścić. O Jezu. Normalnie strach stać przy tobie, powiem szczerze. O, ta aura fajna. Okej. O, to jakoś bardziej rozbudowana ta mapa, powiem ci, jest i w tą, i w drugą, i w trzecią stronę. Ciężko stwierdzić, gdzie to się idzie. No tutaj na pewno przegapimy jakieś sekrety. Chcesz tam iść? No może sprawdzić. Czemu nie? Nie wiem, czy to jest nie jest to miejsce, gdzie tam mostek prowadził, ale jak chcesz drogą, to... Dobra. Chcesz tędy, to spoko. Okej. Okay. Proponuję ci odparować wodę. Chciałem go wystraszyć. Ptaka? No. Nie jest zainteresowany naszą magią. Czekaj. Patrz to. To będzie bolało. Raz, dwa, trzy. Wow. Oj. Jeszcze by ciebie zabił. Jak on to zrobił? Nie wiem, jakiś pancerny ten goblin był. Chyba tak. No Jezu, ile tam jest? O, to chodź, życie i śmierć teraz. Uścimy. Dobra. Czekaj. Kto co rzuca? Chodź, to. No nie, śmierć. Nie. Oj, zdechłem. Za dużo ich. Wow! Zabiłem ich. Co to było? Fajne jest to, co robisz. Nie wiem, jak to się stało, ale wszystkich zabiłem. Jak się jak podnosiło broń? Co się? Jak się broń podnosiło? Jeżeli jest możliwość, to pojawia się napis i lewy przycisk. Bez sensu. A co, chciałbyś kosturek zawinąć? Nie, coś mi tu wpadł. Jesteś do wody mi wpadł. No nie. A, pierwszy raz nie z mojej winy. No teoretycznie to z twojej. Jak? No nie wiem, co mnie zabiło, być może ty. Czekaj. Co to? Czy to jest ścieżka poboczna? Nie! Czekaj, bo mi się kończy ścieżka. Ha. Co masz? O, zabiłem rekina. Nie mogę tego podnieść, o. Co to? Odstępnik, kumple na zawsze chyba jednak nie jest. Średnie obrażenie fizyczne, niskie obrażenie od zimna. Oj, ała. Hej. Jezu. Niezłe to. Czemu idziesz po wodzie? Bo tu jest płytko. Aha. Rozumiem. No, to w sumie nawet nie musieliśmy tego robić. Dobra, myślałem, że nagle, nie wiem, zjezusowało cię czy coś. To znaczy... Nagle możesz chodzić po wodzie czy coś takiego. To znaczy po części masz rację, bo zawsze chodziłem po wodzie. Ej, ale... Czy tu można wejść na ten statek? Na przykład już tu biegnie. Nic nie ma. Wiej, wszystko płonie. Co ty nie powiesz? Też płoniesz.
Chodź. Jezu. Co się z nami stało? Ej, chodź. Skrzyżuj. Genialne, normalnie. Genialne. Dawaj tam. O Jezu. Jeszcze raz. Nie. Jest. Ups. Nie. Moja broń. Jakiś miecz tu leży. Oj, nie. O. Respiąc się, wepchnąłeś go do wody. Spoko. Czekaj, bo teraz mam cooldown. Aaaa, żyję. Jest. Tylko, dawaj, że pod... łączymy. Ja śmierć. Dobra. No, nie, ja czekaj. Śmierć. A, dobra. Szybko. No nie. Jezu. Jezu, zużyłem. Zginąłem. O nie. Zostałem się w wodzie. O, cholera. Widzisz, ale jak umarliśmy obaj, to wskrzesił nas ten duszek. No. Bo normalnie jak giniemy, to już jest koniec. Tak, no dobra, Jezu. Dobra, ponawiamy. Ja śmierć. I dupa, dwie śmierci i koniec. A nie, zobacz, to samo miejsce. Masz ten swój mieczyk? Nie, masz. Nie. Może jest tam. Sprawdzamy? Chcesz go? Można sprawdzić, bo był całkiem niezły. O, patrz. Jest. Aha. Jest miecz. No, czyli właściwie wyszło na... na dobre. Ale powiem ci, że ta tarcza, kamień plus tarcza, że tak powiem, to już nie jest taka fajna jak była, nie? No, to głównie tylko spowalnia teraz. Tak. To już nie jest to samo. To ja życie. A, dobra. O Jezu, nie. Przeżyj! Przeżyj! Spróbuj ty przeżyć, kurczę. Jezu, nie leczy ich. Jezu. Co tu się dzieje? O matko. Tylko stór leży. A, spoko. Już wiem, dlaczego takie długie cooldowny mam. Co to? Jezus. Albo mi się wydaje, albo ta gra jest trudna nagle. A to tylko normalny poziom trudności. Nie ma mniejszego. Normalny jest najniższy. Ej, umarłem. Poradzisz sobie. Jezu. Co nie weź? Wyciągnę! Dobra, są moi, spamuję. Ale ty już aż tak spamować się jak w Medlice jedynce nie da, nie? Nie. To tylko tak, a jak tego... Jak on się nazywał, tego smoka? Jak go zaspamowałem wtedy? Nie pamiętam, jak on się nazywał, powiem szczerze. Nie był Fafnir, to był... Wow. No co z tobą? Wow! Co tu się działo? Chodźmy stąd może. Poczekaj, chodź, mam dla ciebie niespodziankę. Zobacz, co dla ciebie odzyskałem. Proszę. Wow, jak ty to schowałeś w ogóle? Przechwyciłem jeszcze przed tym, jak udało mi się przeżyć tutaj. Dzięki, ale tak stracę za chwilę. Czekaj, da się tu coś poradzić? Tam widzę siekierkę. No to weź ją. Tego już chyba nie ugasimy. Siekierka. Dzięki! Siekiera. Średnie obrażenia fizyczne, no spoko. Czuję, ty jakiś podejrzany jesteś. Coś tu kombinujesz. Wow! Mimo, że miałem aurę na wodę, to mnie odrzuciło. Ciekawe. Może jakbyś miał kamień, to by się nie odrzuciło. Że wiesz, czekaj, jak mam aurę na wodę... Ojejku. Żeby jak koniec mam... rozdziału? Nie, no za szybkie. Ciekawe, czy jak mam aurę na wodę, to czy moknę? Jak myślisz? Chyba nie. Co za gościu? Penner. Penner, yeah, penner. Postęp w osiągnięciu szacun dla pierników. Co ten gościu umie? Nic ciekawego. O Jezu.
Kurczę, jakieś tutaj ciemności robisz takie jakieś... Nie wnikaj! Oj, nie chciałem foki zabić, nie wiedziałem, że nie, się da. Nie, morderco, zwierzątko zabiłeś. Nie wiedziałem, że się da. Ale... nie wiedziałem, że się da i drugą zacząłeś zabijać. No jak już, no nie. Wiesz, były we dwie, jak została tylko jedna, no to nie, już smutno, nie? Nie tłumacz się, nie ma wytłumaczenia. O Jezus. A jak on szybko umarł. Jezu, ratujcie mnie. Oj, zjedli mnie. Okej. Proszę bardzo. Dzięki. Jezu, umrzyj. Wow, widziałeś to? Co się stało? Patrz, jakie obrażenia. Gdzie? A, nie mogę. Dzięki! No to co? Pokaż. Cześć, no to... stań. No. Nic się nie robi. Czego? Chyba friendly fire jest, czy coś takiego. No jak friendly fire? To pokażę ci, patrz. Czekaj, patrz. No. Ej, no nie mogę cię trafić. No co ty? Poważnie chyba... Wow! Kurde, za 5 stówek? Porządnie. Chyba mieczem nie można się trafić. Jak? Pokaż. No pewnie, że się dobra, da. Dobra, nie umiem. Musisz stanąć naprzeciwko. I buzie jakoś. No ale stałem, nie? No i... Jezu! Jezu, co to był? Myślałem, że cię ugasił. A widzisz. To tutaj, jak się to mówi... Czekaj, co ja tu chciałem? A. Jak się to mówi... Nie wiem, jak się to mówi. Aha. Nie, no serio? Nie wiem. O Jezus. Nie, bo coś, co ja chciałem powiedzieć. Że oliwa sprawiedliwa, tak? Chciałeś mnie uszkodzić, to się sam uszkodziłeś. Chciałeś? Ale nie chciałem ci uszkodzić. Paulo Coelho, czy jak on tam się... Cotelho. Co... Czekaj, tutaj coś jest. O, tu coś... Oj, tu będzie na stówkę. No. Patrz, jest jakiś mors. John Frost! No nie, no kurczę, skopiowali Johna Snowa z... Nie! O kurczę, to było szybkie. Skopiowali Johna Snowa z gry o tron, no wstydziliby się. Okej. Okay. Tyle nawiązań w ogóle. Tak, to prawda. Dobra. Czekaj. No. Sorry. Nie chciałem ci podejść. Nie chciałem strzelać, jak tam byłeś. To co, życie? Oj. Znowu. Wow. OP, mega OP. Jakby tak zrobić kilka takich na raz. Jezus! Nie! Spaliłem cię? Nie. Nie, po prostu mokry byłem. Okej. Kilka na raz? Ciekawe, czy się da. Możemy spróbować. Oj. Bo właśnie. Czekaj, stajmy daleko i zróbmy to tak w miarę daleko od siebie. To ja robię życie, ja będę przesuwać się, a ty rób cały czas w tym samym miejscu. Oj, czekaj. Jak podejdę. Dobra. Zrób to. Aha, dobra. Zrób mi trochę miejsca. Wow! Nie chciałbym tam stać. Czekaj, zróbmy 3. Oj! Chyba za blisko byłem jednak. Spoko. Patrz, i ten wróżka ta przeskakuje na ciebie od razu. Mm-hmm. Spoko. Czemu ty jesteś cały czas mokry? Ja nie wiem, co ty robisz, kurczę. Dziwne. Coś... tam u góry jeszcze będzie jakieś przejście. Oj. Nie, faktycznie, tutaj chyba po prostu jest taka kraina, że jest się cały czas zamoczonym. Bo ja mówię, wysuszę się ogniem. Co tu się dzieje? O Boże.
Okej, niech się sami powybijają. Zejdź z drogi! Wow. Jeny! Co tu się dzieje, jak ja żyję? Jezu. Pomocy. Chodź tutaj wyżej, chodź tu wyżej. Przyspieszenie. Ginę! Zginę! Żyję! Dobra. Czarną dziurę chodź, robimy. Czarną dziurę? Czekaj, odepnij. Jezu, co tu się z nami stało? Żyjesz? Nie. Nie? Skrzydź. Miałem cooldown. Ile? Dobra, już. O Jezus. Co ja zrobiłem? Nie wiem, ale było super. No, a tak myślałem, że tutaj jest jeszcze jakieś przejście. A, tam do góry. Wow. Gdzie? Tutaj. Tu? No. Możliwe. Co myślisz? Myślę, że możesz mieć rację. Nie. Nie, coś jest. Patrz. Kamera się przesunęła, to na pewno nie bez powodu, nie? Chyba tak. Miejmy nadzieję. Chyba, że... Coś tam może być. Coś czuję, że zaraz całą mapę obejdziemy dookoła. Coś czuję, że zaraz wyjdziemy w tym samym miejscu, co byliśmy. Ej. Chociaż... Chyba tego nie przewidzieli. Zaraz dojdziemy chyba do tych fok, co ja zabiłem. No, i koniec. Cholera, i teraz weź tu wróć. Dobra, idziemy. Chyba, że kamieniem dałoby się ten kamień zepsuć, ale... Nie, za potężny. Zaraz się roztopi. O, super. Goni mnie! No to do przodu! O, tu masz wysepkę, możesz sobie odpocząć. Nie ma odpoczynku. Zregenerować siły. Okej, ja idę za tobą. Co myśmy... Nie wiem. Skąd mi ten pomysł w ogóle przyszedł? Nie mam pojęcia, ale zacny. Ja bym na to nie wpadł. Twórcy chyba też na tym się wpadli. O, i imprezka trwa. No. Jesteśmy z powrotem. Okej. Ciężko było, ale jestem. Czekaj, a jakby połączyć E plus R? I co, nie będzie się woda pode mną zamrażać? Nie. To by było czaderskie, powiem szczerze. To by był dobry pomysł, no. Może tutaj coś będzie? Okej. Idea za tobą. Czy miałem Nie, wracamy. Miałem wrażenie, nie? Że chyba z wody jakim zamroziłem, to krew poleciała. Ale bym musiał to na nagraniu zobaczyć. Chyba tak. Uważaj. Krew z wody, no ciekawe. Tam już jak za pierwszym razem szliśmy, tak miałem wrażenie, że z wyspy wyciekło, ale... O, trzeba będzie to ogarnąć na nagraniu. Faktycznie jednak z tym ruchem, co teraz mamy, jest dużo, dużo lepiej, powiem ci szczerze. Strasznie wygodniej. Dużo wygodniej. Zdecydowanie, bo... No. Czekaj, E. Słusznej postury ork. Goblińska rodzina. No dobra. Jakiś Sherlock Holmes. Czekaj. WWWWE. Ciekawe. Aha, że nie będę mógł cię leczyć teraz? Właśnie nie wiem. Czekaj, ja spróbuję. No. Ała. O, się leczyć gdzie? Nie, dzięki. Poradzę sobie. Ej, ale sam też się nie możesz leczyć. Wow. Pomocy! Coś trzeba? Czekaj. No! Idealnie we mnie przywierzyłeś. Idealnie. O kurczę, chciałem w kraba, no wybacz, cóż mogę powiedzieć. Pomylić baga z krabem. Ale był tuż za tobą, Jakby był 10 metrów za tobą i bym strzelił w ciebie, to mógłbyś mieć podejrzenia, że chciałem cię zabić. No ale pomylić. Nic nie było pomylone, po prostu no nie trafiłem, no cóż mogę powiedzieć. Tam gdzieś szykujesz się na jakiś spacer? Aha. Widzę, że tam jest koniec świata. To jest czarna chmura jakoś, boję się. Ej, tam był koniec mapy. Patrz, ten gościu będzie nam robił drogę.
cicho, żeby mnie... Właśnie. Chciałem roztopić pod nim, a on już nie żył. Prawie spadłem. Proszę. Dzięki. To jest ekstra, nie? Podoba mi się o to. Nawet sam... Ej, tutaj... A, mostek urwany. Myślałem, że gdzieś nie tu poszliśmy. Spoko. Okej. Okay. Muszę wymyśleć jakieś fajniejsze zaklęcie. Ja już tak kwasę. Zęskniłeś się? No, ej, ale dlaczego mi to nie uleczyło? Przecież ja się polałem wodą. Co się stało? Coś się wskrzesiło? Ja na pewno nie. Znaczy nie to, że nie chciałem. Jasne. No, ja już wszystko wiem. Nie to, że nie chciałem cię wskrzesić, ale... Wow! Dołożyłeś coś od siebie, widzę. No, trochę... leczenia. A tutaj? Wiesz, ja nie chcę, żeby ktoś zarzucił, że my nie eksplorujemy, nie? Okej. Okay. Dobry pomysł. Ale tu i tak nic nie będzie, na pewno. I jak ja tak będę go wywracał? No nie mogę go zabić, no. On jest jakiś niepokonany za tą tarczą. Dobra. No, jednak jest. No tak, faktycznie. Muszę... Muszę właśnie opracować sobie jakieś zaklęcie takie skuteczne. Ojejku, ojejku. Wow, co to było? Chciałem ich obszarowo zamrozić. A zamroziłem siebie i mnie rozbili na kawałki. Okej, okay, mogę cię tu wskrzesić? No, tak. Spoko. To się świetnie na nich sprawdza, nie? Tak, to spowalnia. To jest skuteczne. Najlepsze jednak jest chyba woda i błyskawica, prawda? No, to jest super. Ale też to jest dobre. Zobacz, jak to naładujesz. Co to, co to masz? Woda i lód. O, nice. To już nie są takie bardzo rozproszone, jak te właśnie. Tylko jak załadujesz, to te... One się tak zbijają w taką... Też? What? O, no kurde. Właśnie. Nieźle. O, tutaj będzie skarb na 100% już widać. Jakby był przeciwnik, to się osy. Dobra. Okej. Okay. A, odsuwam się. Nie! Za późno. Już puściłem. Jezu. Zamroziłeś się? Jezu, leczę wszystkich. O matko! O Jezu, ile tego! Ej, Jezu, Jezu. Jezu, nie, szybko! Strzesiłem, strzesiłem. Jezu! Dlaczego? Zu, nie! Chciałem umrzeć. Strzesiłem, utrzymaj. Jezu, żyje też! Jakim cudem? Nie żyje, nie żyje. Wskrzesił mnie duszek. Jak się obszarowo atakuje? Shift środkowy. Wskrześ mnie! Jesteś. Dobra, dobra. Jezu, co ty postawiłeś? Podoba mi się. Odsuń się! Nie mam zaklęcia, dobra. Jezu, ile mam życia! Atakuj go! Okej. Okay. Ej, tu musi być skarb jakiś. What? Co on robi w ogóle? Umarłem. Jezu. Jesteś mokry. Okej, okay, okej. Okay. Ej, słuchaj, choć go potraktujemy... Wiesz czym. Dobra. No. Uważaj, uważaj, uważaj. Returna. I to ja rozumiem. Okej. Okej, coś z niego wypadło. Coś z niego wypadło? Nie. Nie, nie, nie. Miecz czarodziejski. Miecz czarodziejów? To ani to było. Czy jestem mokry? Jestem. Ej, to. Czy dobrze rozumiem, że my tutaj weszliśmy, walczyliśmy z bossem, to nic nie było. Nie? Tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Ej, ale teraz pytanie, czy to jest ścieżka dodatkowa, czy tam... Czy nie. Czy tam była, nie? Czy my zaraz zakończymy rozdziału? Okej.
No już by powoli wypadało, że tak powiem. Mhm. Już 30 minut minęło. No i chyba jednak tamta ścieżka u góry to była ta właściwa. Powiedzisz. To nie wiem, czy cofamy się? No możemy z ciekawości się cofnąć. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co to było? Patrz, on jest niewrażliwy na nic. Normalnie gościu... Czekaj. Na pewno? Jezu. Ej, to jest jakieś... Trzeba go... Kamieniem, kamieniem. A, z tyłu, jak nie ma tarczy, to działa. Czyli co, wracamy? No, zajrzeć, co tam słychać? Możemy zobaczyć, co tam jest. Dobra. Oby coś tam było. Dobra. Oj. Oj. Okej. Okay. Kurczę, wyskoczyło mi powiadomienie ze Skype'a. Myślisz, że będzie widoczne na nagraniu? Raczej na. Okej. Okay. Tak samo jak ze Steam'a nie widać nic. Tak? Aha. To już się nie przejmuje, a tutaj... No tutaj chyba było zwykłe molo. Jak myślisz? Nie. Nie, faktycznie. Tutaj wyczuwałem skarb od początku. Ale przecież właśnie, Vlad dobrze mówił, że zawsze idziemy w prawo. Dokładnie, no. Dokładnie. O, foka. Ej, ale czekaj, serio tutaj nic nie ma? Hmm. Nie, patrz. Super! Yeah! Spoko. O, foka była. No dobra, czyli tutaj jednak nie było tego zbyt wiele. Dobra, zawiodłem się. Tym razem. Okej, nie wiem, czy coś jeszcze pominęliśmy? Chyba nie. To nie, to wszystko. Czemu? Jezu. Co czemu? Czemu właśnie to sobie na głowę spuściłeś? Nie, bo chciałem obszarówkę sprawdzić. A, to tak ty to robiłeś. Czyli że jak? Że D plus S i obszarówka. A obszarówka to... Shift środkowy. Dobra. Wiem, pytam się, któryś raz z kolei o to. No, powiem ci, że przerwa jednak robi swoje, nie? Znaczy oni tutaj pozmieniali jeszcze to sterowanie trochę. Mhm. Patrz, to jeszcze nie koniec. Wow. Jakiś długi ten rozdział drugi. Dobra. Patrzmy. Wiśniacy, coś czuję, że to będzie boss. Dużo wolnego miejsca. Coś mi się tak wydaje też. No i tak. Wow. Gdzie jest Maciej? Kurde, jakiś behemot? Co to jest? Jakiś berserker? Wygląda jak ten boss z Lords of the Fallen, nie? A, no! Mama de Khan! Balandziema blaba nostrie! Jak on się nazywał? W ziemiach taki był. Na arenie. Na katakumbach, no. Matis. O, to coś było o tym Matisie chyba. On tak będzie każdego wypytywał? A my stoimy i się patrzymy. Tak. Dobra, zamrażamy ich, nie? Chyba tak. A następnie kamieniami, nie? No. Tylko widzę, że tutaj chyba najpierw wodą, później zamrożenie i będą kryształy się robiły z nich. To ja robię wodę. Okej. Okay. Szarlatana Macieja. Generał Mojito? Ja się śmiałem z tego od razu. Porko, aport. Okej. Ej, on ma nawet takie ataki jak ten porco. Tak? Chyba. No! Słuchaj, to jest identyczne. On też takie miał. Jeszcze później miał tak, że nie do się go. Że on atakował w ziemię i takie kółko jakby pod ziemią leciało i jak się trafiło, to miał się wrażenie. No kurde, ale jaja. Wszystko... Oh no! Centralnie we mnie. Co, nie da się go zamrozić? Nie, nie da się go zmoczyć. Nawet. Ale jaja. Jezu! O, to mnie dużo bolało. Returna. Dzięki.
Jeszcze gdzieś tam się udało. Chyba trzeba jego szefa zabić. Myślisz? Coś mi się tak wydaje. Okej, okay, uwaga. No. Okej, okay, 3000. No ja zginąłem? Nie, żyję jeszcze. Dobra. Może po prostu zrobimy jeszcze raz połączenie życia i tamtego i koniecznie, tyle. Koniecznie. No, no dawaj. Patrzę się tu, bo. A tutaj? Teraz? Idealnie. Ekstra. Dobra. Zabił mnie, zabił mnie. No i jakim potężny jest. No, naprawdę. Skrzesisz? Tak, tylko mam cooldown. Jeszcze? Okay. Jeszcze chwilę. Już. Jest. No, w końcu. I Wladzik oczywiście na koniec się pojawia. O, nie ma ręki. A to wszyscy nie, nie miał. Tak? No. Nie zauważyłem. Serio? Krew mu leci. Nie widziałem. Ciekawe dlaczego. Wlad i krew. Ohera como pacate. Retorne sender pro pepa nostri crystal gruva crystal paddle. Jehava honci vi mahita lite der. Entra ti. Kwawi na ten list z ręki, no spoko. Som winden je spatzen before crafter of evil. Blee. Nieźle. Wladzik jest po prostu mistrzem. Okej, okay, kolejny mamy... O, odkryłem awaryjny teleport. Tryb komediowy, zimno, jakiś pierścień i szata Feskara. Nie wiem co to, ale bardziej mnie interesuje to zaklęcie. Awaryjny teleport, no. Awaryjny teleport, to jest to. To jest to, co nam się przyda na pewno. No dobra, wydaje mi się, że będziemy kończyć, tak, nie? Tak, zdecydowanie, bo to już 38 minut prawie na liczniku tak. Mamy. Także dziękujemy za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Tak, oczywiście liczymy na waszą ocenę i komentarze odnośnie tej serii, czy wam się podoba, bądź też nie. Jasne. Także do następnego razu, trzymajcie się, pa pa. Cześć.